emocje wśród łódzkich kibiców. Tak było i w sobotę. Na trybunach stadionu ŁKS-u zjawiło się prawie 15 tysięcy osób. ŁKS-iacy przystąpili do meczu w optymalnym zestawieniu. Widzew bez trzech piłkarzy z podstawowego składu. Kontuzjowanego Bajora oraz pauzujących za żółte kartki Michalczuka i Jaskulskiego. Próżno też było dopatrywać się w składzie widzewiaków Marcina Kuźby i Mirosława Szymkowiaka. Ja jeszcze nie znałem takiej przyjemności, żeby grać w derbach. Mirek już grał i wie, jak to jest. Myślę, że na pewno jest duża satysfakcja grać w derbach. No, lepiej grać w derbach niż na przykład przeciwko Legii Warszawa. Panie Mirku, z tego co pan mówił przed meczem, bardzo pan chciał dzisiaj zagrać, jednak kontuzja i niestety musi pan zasiąść na ławce rezerwowych po raz kolejny już. Tak, mówiłem, derby to są jednak derby. Ja mogę cały sezon siedzieć, ale w derbach trzeba grać, a jednak poczekam na następne. Ja kogokolwiek wezmę na ławkę, czy to zawodnika C klasy, B klasy, A klasy, czy to juniora, ja wierzę w niego i ten chłopak, jeżeli rozumie to, że trener wierzy, to dla niego wychodząc na boisko, no gryzie trawę. O wszystko. Ja zawsze jestem nie hura optymistą, ale optymistą, wierzę w swój zespół. Od początku mecz pomiędzy ŁKS-em i Widzewem był niezwykle zacięty. Piłkarze walczyli wręcz heroicznie. Najpierw szczęście uśmiechnęło się do gospodarzy. Błąd zdekompletowanej łódzkiej obrony wykorzystał Marek Saganowski. I część publiczności oszalała z radości. Widzewiacy odpowiedzieli już po 7 minutach. Przepięknym strzałem z rzutu wolnego popisał się Rafał Siadaczka i było 1-1. Gol ten był niewątpliwie ozdobą ciekawej i toczonej w szybkim tempie pierwszej połowy spotkania. Radość na ławce widzewiaków była olbrzymia. Do przerwy więc na tablicy wyników widniał remis 1-1. W połowie nie padła już żadna bramka i mecz zakończył się sprawiedliwym remisem 1-1.